Który mamy rok? 2022. Co robią producenci samochodów w 2022 roku? No na przykład ścigają się o to, który z ich elektryków będzie miał największy zasięg. Albo o to, który szybciej przyspieszy do setki, albo ewentualnie robią systemy multimedialne, przy pomocy których można sterować lotami na Marsa. A co robi Lexus w 2022 roku? Prezentuje nam samochód, który ma czterocylindrowe turbo, który ma sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów i, uwaga, Android Auto po kablu. I to wszystko we flagowym SUV-ie. I to nie jest żart. To nowy Lexus RX. Żarty na bok. Podobno 95% tego samochodu zbudowano od podstaw. I najlepiej widać to po stylistyce, bo na przykład ten grill, jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie, to tutaj sobie kliknijcie, jest materiał ze starym RX-em. Tam przypominał klepsydrę. Tutaj, zobaczcie, już z tej klepsydry została tylko ta część, ponieważ ta górna tutaj jest lakierowana i ma taką strukturę 3D, po to, żeby przód wyglądał bardziej dynamicznie. Światła bliższe temu nowemu NX-owi niż poprzedniemu RX-owi. Tutaj mamy akurat wersję F-Sport, więc ten dół tutaj zderzak jest trochę inaczej zabudowany. To, co zostało, to została linia boczna. W RX-ie zawsze to było takie trochę nadwozie coupé i rzeczywiście to dobrze widać tutaj w tej części tu, ponieważ mamy też czarne wstawki, to jest akurat szybka, mamy tutaj tą płetwę, która optycznie sprawia, że bardziej to wygląda jako coupé i jak stoicie z boku, to rzeczywiście widzicie, że ta linia pozostała bardzo podobna. To, co się zmieniło, to klameczki, teraz już są elektryczne, czyli tutaj sobie wciskacie przycisk i ona się otwiera, a jak przycisk zawiedzie, to jest też manualne otwieranie, o, tutaj takim dzydzynem. Zostało to ładne przetłoczenie tutaj, które przechodzi fajnie tutaj w błotnik, natomiast tył bardzo ładnie teraz wygląda, też nawiązuje trochę do NX-a, ponieważ lampa jest zupełnie nowa, LED-owa, zobaczcie, jaką tutaj ma w środeczku, fajne ma elementy te LED-owe. Tutaj mamy pas świetlny, nowy napis Lexus, została ukryta tutaj wycieraczka pod spoilerem, tak jak w poprzedniku, przez to wszystko z tyłu wygląda po prostu elegancko i minimalistycznie. 95% wszystkich nowych części oznacza, że zbudowano go też na nowej platformie. I to jest ta sama platforma, co w NX-ie, czyli NGK. Natomiast nieco ją wydłużono, w związku z czym auto też ma trochę inne rozmiary niż poprzednik. Jeżeli chodzi o długość, pozostało identyczne, co do milimetra. Jeżeli chodzi o szerokość, to mamy 2,5 cm więcej. Natomiast na wysokość mamy centymetr mniej dla odmiany. Co najlepsze? Rozstaw osi, mimo tej samej długości, urósł o 6 cm, czyli to tylne koło przesunęło się w tę stronę, dzięki czemu mamy tutaj trochę inny zwis i auto wydaje się z boku bardziej proporcjonalne. Podobno, bo tak piszą, a jak to wygląda, to musicie sobie sami ocenić. Idzie, pokaż Państwu. Jest? Wygląda? Wygląda. To ważne. Natomiast słuchajcie, przednie koła rozstaw zmieniono o 1,5 cm, natomiast tylnych aż o 5 cm po to, żeby poprawić stabilność jazdy, a środek ciężkości obniżono o 1,5 cm dzięki wszystkim tym zabiegom. 1,5 cm niższy środek ciężkości, natomiast nadal jest tu SUV, w związku z czym środek ciężkości jego jest mniej więcej tam, gdzie chowacie swoje erotyczne zabawki przed dziećmi, czyli w pawlaczu. Natomiast pomimo tego, że mamy szerszy samochód, nadal jest tak samo długi, mimo że mamy więcej technologii, to jest o 90 kg lżejszy niż poprzednik. Dlaczego? Ano dlatego, że na przykład tu zastosowano aluminium, tu zastosowano aluminium. Dlatego, że całe wszystkie te elementy konstrukcyjne są robione ze stali, która jest spawana laserowo, nie ma tam śrub, nie ma tam nitów, które więcej ważyły. I tu nawet na tym oszczędzono kilka kilogramów. Natomiast cieńsza jest też blacha. I dobrze to słyszycie. Natomiast podobno nie oznacza to, że ta blacha źle pracuje podczas zamykania drzwi. Wręcz przeciwnie, chwalą się w materiałach prasowych, że teraz te drzwi wreszcie zamykają się, tak jak przystało na samochód luksusowy, czyli premium, i faktycznie też jest. Samochód przedprodukcyjny i żadne nie odpadły, to najlepszy dowód na to. Zastosowanie tych wszystkich spawów laserowych oraz specjalnej blachy, która jest prasowana na gorąco pod naciskiem takiej prasy, która wytwarza nawet 2 gigapaskale, poskutkowało tym, że mamy też sztywniejsze nadwozie i to około 20-30% sztywniejsze niż w przypadku poprzednika. Dobra, bagażnik. Przypominam, 6 cm większy rozstaw osi, długość samochodu ta sama. I wiecie, co mówią o bagażniku? O bagażniku mówią, że jest większy. Wiecie, jak większy? O całe 5 cm. Ale jak zapytacie o litry, to nie mają pojęcia. To trochę tak, jakby producent waszej ulubionej wódki powiedział wam, że teraz ta wódka to będzie w butelce o 3 cm wyższej niż poprzednia.
tyle że nadal wchodzi do niej pół litra, czyli dokładnie tyle samo i tak będzie w tym przypadku, ponieważ na oko już widać, że bagażnik nie urósł. Natomiast na plus można zaliczyć to, że ten próg załadunkowy jest teraz o 3 cm niżej niż w poprzedniku, nie ma tutaj żadnej pneumatyki, nawet w opcji, w związku z czym on cały czas będzie na tej wysokości. O, klapę trochę wyżej. O, i mieszczę się pod klapą nawet. Tu co mamy? Mamy jakiś pojemnik. O, mamy amplituner. Proszę bardzo, porządny, marka Levinsona. Nie marka Levinsona, przepraszam, tylko marka Valona akurat w tym wypadku. Wykonanie, jak widać, bardzo fajne. Elektryczne sterowanie, słuchajcie, elektryczne sterowanie składaniem tylnych foteli. O, tylko że szkoda, że to tak powoli robi. O Jezus Maria, nie dość, że klapy się wolno zamykały kiedyś w Lexusie, to jeszcze teraz nie będzie można po prostu dzyndzlem pociągnąć i złożyć oparć, tylko trzeba będzie to robić na raty. W tańszych wersjach na szczęście będzie to manualne, a nie trzeba będzie czekać. Podłoga nie pozostaje równa wówczas, jak złożycie te oparcia, tylko jest tam lekko nachylona. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No i co teraz? Jadą. Na plus oparcia dzielone w proporcjach 40, 20, 40, więc jak będziecie chcieli przewieźć 4 osoby plus na przykład karnisz teściowej, żeby żabki mogła powiesić, no to przewieziecie. Kanapa tylna, zobaczcie, tyle miejsca. Nawet lepiej będzie, jak usiądę tutaj, ponieważ już siedziałem z przodu w tym aucie i zobaczcie, no względem poprzedniego RX-a jest dokładnie tak, jak było, czyli tego miejsca jest wpyte. Łatwo włożyć tam nogi, jest naprawdę dużo miejsca, mogę sobie jeszcze tam stepować, ruszać sobie tymi paluszkami, na kolana mam mnóstwo tego miejsca. Zobaczcie, jeden z niewielu nawet SUV-ów, w którym siedząc w ten sposób mam podparte, mimo długich nóg, nawet tutaj te miejsca, w którym mogę się wygodnie oprzeć. I nawet jeżeli chodzi o miejsce nad samą głową, to jest go przyzwoicie. No może brakuje mi dosłownie 2 cm do ideału, ale i tak jest naprawdę świetnie. Tu nawet osoba, która siedzi po środku, no oczywiście nie może mieć 1,95 m jak ja, ale też da sobie fajnie radę. 3-strefowa klimatyzacja w serii ma występować. 2 gniazda USB-C, ogrzewanie tylnej kanapy, a nawet wentylowanie, słuchajcie. I zobaczcie, jak tutaj jest akurat w tej wersji, to jest F-Sport, jest zrobione fotel. Tutaj perforacja na środku, tutaj zamszyk, tutaj skórka z boku. Do tego jeszcze elektryczne regulowanie tego oparcia. Przód, znaczy przednie fotele. Jeżeli oglądaliście materiał z NX-em, to już widzicie, że tutaj ta część jest bardzo podobna do tego, co mamy w nowym NX-ie. 14-calowy ekran, który będzie w standardzie tak duży. Ma już OTA, czyli te wszystkie aktualizacje over the air, czyli nie musicie jeździć do serwisu. Ma już Lexus Concierge, czyli hej Lexus, i zwiększa temperaturę albo włącza podgrzewanie siedzeń, gdy wydacie taką komendę. To, nad czym można trochę ubolewać, to, że nie pozostał tutaj klasyczny panel do obsługi klimatyzacji. Niemniej przynajmniej nadal mamy pokrętła, którymi możemy sobie tutaj wszystko zmieniać temperaturę. Niemniej cały czas nam się tutaj ta klimatyzacja wyświetla, a nie musimy wchodzić w jakieś dodatkowe ustawienia, menu do podmenu, do podmenu i wtedy tym sterować. Tutaj zostały niektóre fizyczne przyciski, na przykład widok z kamer albo asystent parkowania, no i tutaj tam pojedyncze, czyli wyłączenie kontroli trakcji, tryby do jazdy terenowej, tutaj parking elektryczny, parkingowy, hold, mała dźwigienka zmiany biegów. Dużo miejsca, tu zobaczcie, tu 2 gniazda USB, tu jedno standardowe i tu trzecie. Tutaj ładowarka indukcyjna i to akurat nie jest fajne dla położenia ładowarki indukcyjnej, bo jak wrzucacie tam telefon, to go w ogóle nie widzicie. Natomiast tutaj jest dosyć głęboki schowek, to możecie sobie zamknąć, tam jest jedna półeczka, tutaj macie 2 cup holdery. Tu jeszcze oprócz tego schowek, który jest całkiem głęboki, więc przynajmniej pod względem, oj, otwiera się na 2 strony. Bardzo ładnie. Fajne materiały, na przykład to, tylko taki dźwięk wydaje, nie Lexusowy, ale pamiętajmy o tym, że to jest egzemplarz przedprodukcyjny, jeden dosłownie z kilku na całym świecie i tak samo mam nadzieję, że o, to zostanie poprawione w wersjach produkcyjnych, bo to nie przystoi Lexusowi. Lexus musi być zawsze porządnie zrobiony. To wszystko w Lexusie musi działać tak, jak zamykają się i otwierają te drzwi. Zrozumiano w Lexusie? Przyciski na kierownicy.
To już są te sensoryczne, które można zaprogramować, jak przesuwacie sobie tutaj tym paluszkiem po prawej albo po lewej części, to wam się wyświetla menu na head-upie, możecie przypisać tu sobie poszczególne funkcje, zaprogramować i to jest akurat fajne, bo macie to tak jak chcecie i tak jak lubicie. Same materiały fajne, bo zobaczcie, na przykład nie wszędzie jest skóra, nie wszędzie jest miękki plastik, są też takie wstawki materiałowe, to jest takie mięciutkie, przyjemne, to jest taki welurek, w który jest wkomponowany bardzo ładnie Mark Levinson. Mark Levinson będzie miał 21 głośników w tym przypadku. Klameczki te elektryczne takie i akurat one świetnie zdawały egzamin w NX-ie, tam je bardzo polubiłem i tu też super działają, ponieważ odruchowo łapiecie tak i odruchowo naciskacie kciukiem i macie otwarte drzwi, gdyby coś poszło nie tak, to możecie to sobie pociągnąć dwa razy i macie mechanicznie otwarte, a nie przy pomocy tego elektrycznego zamka. Natomiast ubolewam nad tym, że tutaj jest tyle znowu tego piano i o ile nie ma go tutaj na konsoli środkowej i to jest fajne, to nie wiem, pokuta je zastosowano tutaj w tym miejscu i tutaj na tych przyciskach i tutaj te przyciski są nawet takie niby plastikowe, ale jakby z piano zrobione. To teraz słuchajcie, jednym bym zapomniał. Android Auto po kablu, ale Apple CarPlay już bez kabla, tylko bezprzewodowo. Witaj Lexusie w XXI wieku. To teraz to, co Was interesuje najbardziej, czyli V8, wolno ssąca. Żartowałem oczywiście. Słuchajcie, teraz będziemy mieli w Lexusie RX 3 silniki, 3 napędy w zasadzie do wyboru. Wszystkie będą hybrydami. Dwie te hybrydy już znacie, bo jedna to 350H i 450H+, które występują w NX-ie. Natomiast tutaj mamy totalną nowość, ponieważ samochód nosi oznaczenie 500H, czyli też będzie hybrydą, taką klasyczną, a nie pluginem. Natomiast będzie oparty już na zupełnie innym silniku. Po raz pierwszy w historii na silniku turbo. Po raz pierwszy w historii Lexusa, jeżeli chodzi o hybrydy oczywiście. 2.4 turbo, 275 koni i 460 Nm. I tylko 4 cylindry. Znika 6 cylindrów z RX-a. I to jest ten wielki ból serca. A to nie koniec złych wiadomości. Znaczy dla niektórych akurat ta będzie dobrą wiadomością, bo już nie będzie tutaj ECVT, która robiła... Tylko będzie tutaj klasyczny automat, sześciobiegowy, który będzie robił... To wszystko będzie połączone z dwoma silnikami elektrycznymi. Jeden będzie tutaj zaraz za tym silnikiem spalinowym, a przed skrzynią tą sześciostopniową, a drugi będzie na tylnej osi. I jeżeli pamiętacie poprzedniego RX-a 450H, to tam było takie rozwiązanie, które miało z tyłu silnik elektryczny, tylko... No o mocy takich 50 koni to takich, które miały astmę, w związku z czym nie bardzo chciało im się, wiecie, pracować. Natomiast teraz będzie tutaj silnik, który ma 109 koni mechanicznych. I ten silnik będzie pracował cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy poczuje uślizg samochód. To oznacza, że będziemy mieli napęd, który Lexus nazywa napędem stałym i nazywa się to w ich języku Direct 4, czyli cały czas pracuje ten przód i cały czas pracuje silnik elektryczny z tyłu. Jeżeli chodzi o rozkład momentu i koni mechanicznych, to normalnie tam będzie 70% z przodu, 30% z tyłu, ale będzie też możliwa sytuacja, gdzie będziemy mieli 80% z tyłu, a 20%, czyli to wszystko będzie płynnie regulowane, płynnie będzie się zmieniało. Direct 4, tak to się nazywa, już mówiłem, prawda? Dobra, zamykamy. Oprócz Direct 4, akurat w 500H w wersji F-Sport, bo tylko w takiej będzie występował, mamy skrętną tylną oś. O 4 stopnie zmieniają kąt te koła, zależnie od tego, czy jedziemy szybciej, czy wolniej. Robią to albo w tym samym kierunku, co przednie koła, albo w odwrotnym kierunku do tego, co przednie koła. I jeszcze jedna nowość, czyli pojawił się też tylko w 500H i w wersji F-Sport, czyli w tym najdroższym i najmocniejszym, pojawił się, słuchajcie, Active Noise Cancelling System. Działa to na tej zasadzie, że powinien eliminować dźwięki, które wydaje silnik na zasadzie przeciwfali. Wyliczono, że przy zaparkowanym samochodzie w środku jest o 10 dB ciszej niż w poprzednim RX-ie 450H. A 10 dB to jest... No w... A! Nie powiedziałem Wam jednego. Bo jeżeli chodzi o tą wersję 500H, to łącznie z tymi silnikami elektrycznymi, czyli z tym, który ma tutaj 84 konie, a tam 109 koni, a ten ma 275, nie dodaje się to wprost, ale łączna moc całego zestawu to 371 koni mechanicznych i na początku mówiono, że 645-650 Nm, ale bardzo szybko się Lexus wycofał z tej informacji i teraz nie wiadomo, ile to ma Nm. No sami sobie będziecie musieli policzyć. Spalanie ma być od 1,5 do 2 litrów większe niż 350H. Przyspieszenie do setki 5,9 sekundy, tak przynajmniej wynika z tych informacji podawanych do tej pory. I prędkość maksymalna to
Nie, nie 180 na godzinę, nie 190 na godzinę i nie 200 na godzinę, tylko całe 210 km na godzinę. Systemy bezpieczeństwa uaktualniono i na przykład ten, który odpowiada za autonomiczne hamowanie, który ma radary tutaj wbudowane oraz tam w lusterko wsteczne, jak dobrze widzicie, tam są kamerki, dobrze je widać akurat z tej pozycji przy tym oświetleniu, to autonomiczne hamowanie ma działać tak, że na przykład jeżeli pieszy wybiegnie nam przed maskę, a to samochód nie tylko zacznie hamować, ale także zacznie tego pieszego, jeżeli my nie zareagujemy, wymijać. I na przykład wymijając go może pierdzielnąć w przystanek. Ale oprócz tego systemu, słuchajcie, jeszcze zastosowano tutaj coś, co nazywa się, i to muszę przeczytać, bo tej nazwy nie jestem w stanie spamiętać, to jest po raz pierwszy, uwaga, nie w Lexusie, to jest po raz pierwszy na świecie, Vehicle Braking Posture Control, czyli w skrócie VBPC. I jest to system zapobiegający nurkowaniu pojazdu podczas hamowania. Zazwyczaj działa to tak, że samochód, żeby rzeczywiście zapobiegać takiemu zjawisku, musi mieć przynajmniej pneumatykę. Wtedy ta pneumatyka przód utrzymuje ciut wyżej, a tył trochę niżej i faktycznie ten efekt jest mizerny. Nie mizerny. Wtedy ten efekt rzeczywiście jest wyczuwalny. Natomiast w tym wypadku ma to polegać na tym, że trochę inaczej będzie dystrybuowana siła hamowania. Nie tylko na przednią oś, żeby samochód nie nurkował, tylko jak na przykład wyczuje, że delikatniej hamujecie, to większość tej siły hamowania będzie na tylnych tarczach. A jak to będzie działało w praktyce? To się okaże. Okaże się najwcześniej we wrześniu, bo wtedy mają być takie pierwsze jazdy testowe. Pierwsze egzemplarze w salonach mają się pojawić, takie, na którymi Wy będziecie mogli pojeździć dopiero w grudniu. Natomiast pierwsze samochody do klientów mają dotrzeć na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale przyszłego roku, bardziej pod koniec marca bym się spodziewał. Dziękuję.